i sobie zrobimy degustację Sapko Kebab. Lecimy z najlepszym kebabem w Warszawie, niby. Zobaczymy, czy będzie dobry Sapko Kebab. Yo, 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 siemaneczko, jesteśmy w Warszawie, słuchajcie, robimy sobie degustację kebaba z kebab Sapko. Prawdopodobnie jeden z najlepszych kebabów w Warszawie. Czekaliśmy długo, bo prawie pół godziny. Wzięliśmy sobie na wynos mieszany baranina, mieszana. Czy będzie ekscelencja, czy disagreeable, zaraz wam powiem. Czy rzeczywiście jest to jeden z najlepszych kebabów? Nie wiem, czy mam kłamać, czy nie, ale powiedzmy szczerze, że będziemy dzisiaj mówić raczej prawdę i mamy tu przed sobą właśnie tego kebaba. W sumie kupiłem dwa, no ale nic smacznego i robimy sobie degustację, czy rzeczywiście tak dobrze smakuje. Powiem tak, ciasto, jak dla mnie osobiście, to nie jest ok, bo ciasto takie bardziej gumowe, natomiast grube. Ja nie lubię takich gumowych ciast, także tu już na samym początku u mnie krecha. No co, przechodzimy do mięsa, mięso baranie, mieszany sos, mieszana sałatka. Co tam w środku jest, to raczej tutaj tego za bardzo nie widzę, ale mięsa jest dosyć dużo. Sałatka na pewno dobra. Ale czy mięso dobre? Baranie. Powiem tak, czuć te baranie mięso. Czuć tą baraninę. I to nawet dosyć mocno. Nie wiem, czy to jest tłuszcz barani, czy po prostu jest takie mięso, ale wiele ludzi tu zachwala. No nie jest to jakiś zły kebab, ale czy najlepszy, który jadłem? Chyba nie. Powiem wam, że ten w Turcji był lepszy. Ten, który jedliśmy właśnie niedaleko Hagia Sofia. Także uważam, że poza tym ciastem, które mi nie smakuje, jest takie gumowe, te mięso takie baranie, można powiedzieć, że ok. Sałatka też jest ok. Gdybym miał ocenić ten kebab, niby najlepszy kebab w Warszawie, coś mi tu, coś dla mnie tu mi coś nie pasuje. Także od 1 do 10 dałbym. Czekajcie, jeszcze ugryzę, żeby się upewnić. No nie no, czuć te baranie mięso. Sosu to ja w ogóle tu nie czuję, nie wiem jaki tu mi sos dali, miał być mieszany, ale ani on ostry, ani... No powiedzmy od 1 do 10 to bym dał bez kitu, ale dla mnie to taka szósteczka. Nic poza tym. Nic jakiegoś konkretnego. Także, czy to jest najlepszy kebab, jeśli chodzi o kebab, który w życiu jadłem? Na pewno nie. Jadłem lepsze. No i tyle, no co będziemy tu przedłużać. Oczywiście zjem to, bo jestem głodny. Także no tyle na dzisiaj. Także Sapko Kebab, no niestety, ale jak dla mnie to szósteczka. Yo, trzymajcie się, pozdróweczki.